Cześć, witajcie na rzucie oka na Ultraviolet Grasslands. Tak ten system się nazywa, UVG. Będziemy na niego rzucać okiem. A czy rzuciliśmy na niego okiem, żeby zobaczyć, czy warto się interesować? No i ja jestem Maciek, game designer, producent. zrębną jest drugi Maciek. Witam wszystkich, Maciek z tej strony. Tak, tak, będziemy rzucać na. Okiem na system o trochę przy długiej nazwie, bo on nie tylko się nazywa Ultraviolet Grassland, ale nazywa się Ultraviolet Grassland and the Black City, więc nazwa rzeczywiście jest długa. Będziemy rzucać na niego, dlatego że y, po pierwsze wydaje mi się, że jest bardzo ciekawą grą, ale po drugie Triglav Studios ogłosiło, że będzie wydawać ten system po polsku. Czy to jest to samo Triglav Studio, które og ogłosiło wydanie tuletornu twojego systemu? Ty tak. nepotyczny no. człowieku, który tutaj skorumpuje. <laughs> sposób, nie, żartujemy, ale tak, to jest to studio, ale będziemy i tak rzucać, ja nie jestem powiązany z tych dla studio w żaden sposób, więc tutaj gwarantuję obiektywność tego rzutu oka. Dokładnie, a ja postaram się również być obiektywny, no bo yy, to, że mnie wydają, to, to nie znaczy, że mogę w razie czego, może mi się nie podobać jakiś system, który, którego nie są oni autorami, także także, no, rzucamy okiem na UVG i, i zobaczymy, czy, czy warto. Więc co, ta gra jest Karawan królerem? Dokładnie tak. Co to jest? jest? W bardzo ciekawy sposób oni reklamują tą grę, mówiąc, że ta gra jest w połowie settingiem, w połowie systemem, a w połowie szaloną przygodą. Więc tak już nawet o tym mówią. I to jest troszeczkę tak, jak mamy gry, które są sandboxami, które pojęcie są dobrze znane, ale też hex crawl, czyli łażenie po heksach i badanie heksów. No to tutaj mamy caravan crawl, czyli grę, w której gracze wcielają się w osoby zarządzające karawaną i tą karawaną podróżują przez mapę i, i odkrywają nowe miejsca, badają i w ogóle. Um, skąd się wziął ten system w takim razie? Bo to gdzieś po drodze to jest właśnie setting, ale system, on nie był systemem chyba wcześniej, był tylko settingiem. O co chodzi? To jest gra, tak najłatwiej powiedzieć, już nie rozbijając na setting, czy nie setting, której autorem jest Luka Rej. Re Pisze się to Rejec i ja niestety nie wiem, jakiej narodowości jest ten człowiek i nie chciałbym przekręcić jego nazwiska. Mówię, ja spróbuję w międzyczasie sprawdzić. Okej, okay. on jest, w ogóle to, to też jest fajna informacja, bo, bo Luka jest autorem całej gry, łącznie z ilustracjami, więc on jest autorem tekstu, ilustracji, w ogóle całości. GRE wydano dzięki wydawnictwu Exalted Funeral. Udało się po udanej zbiórce na Kickstarterze w 2020 wydać tą grę. No i właśnie, i ona i to jest jednocześnie i setting, i system do grania, i przygoda w jednym. Wydano dwie wersje. wersje Darmową, która liczy sobie 80 stron i każdy może taką angielską wersję darmową sobie, sobie pobrać, odnaleźć na drive-thru, bodajże jest właśnie za 0 dolarów, yy, oraz wersję pełną, która liczy sobie ponad tam 200 stron, taka jest już bardziej rozbudowana. Yy, z takich jeszcze fajnych informacji odnośnie, dlaczego warto tą grą się interesować, to fakt, że gra yy, wygrała dwa, dwie nagrody ENI. Yy, złote ENI mm. dla ilustracji oraz srebrny dla darmowej gry. Obie te nagrody otrzymała w 2020 roku. Okej. Okay. A pan Luka Rejec to jest pan Łukasz Rejec najwyraźniej, ponieważ pochodzi ze Słowenii, więc nasza słowiańska wymowa chyba tutaj się aplikuje. Ma też na swojej stronie trochę zabawny i rozbudowany akapit Pronunciation Guide a propos swojego imienia na zakładce About. Ekstra. Także Łukasz Rejec. Okej, okay, to nasze klimaty, bardzo dobrze. Um, Okej, okay. to jak się gra w tę grę w takim razie? Czym to jest? To jest OSR trochę przede wszystkim? Jak, jak wygląda sesja w, w ultrafioletowe pola pełne trawy? <laughs> To tak, to jest trochę OSR. Ta wersja darmowa nawet jest OSR-em pełną gębą, bo w wersji darmowej nie ma w ogóle mechaniki. Tak na dobrą sprawę, tylko mówi korzystajcie właśnie z wybranego przez Was OSR-a albo z Dedeków. Wersja pełna ma swoją mechanikę, która czerpie pełnymi garściami z Dedeków i jest właśnie jednym klonem takim Dedekowym. A przygoda sesja typowo wygląda w ten sposób, że jest to wędrówka. Cała kampania jest tak na dobrą sprawę wędrówką, która rozpoczyna się w cywilizowanym Violet City i podróżujemy do odległego i tajemniczego Black City, które znajduje się na krańcu świata. I w trakcie takiej sesji gracze zarządzają swoją karawaną, e, sprawdzają ile mają paliwa, żywności dla zwierząt, paliwa dla dziwnych pojazdów e, i e, i Poruszają się pomiędzy ciekawymi, interesującymi miejscami, po drodze przeżywając równe, różne przygody, bo mogą się im zdarzać różne encountery, różne misfortunes, ale najważniejsze są te miejsca, do których docierają, czyli podróżują z miejsca A do punktu B, gdzie są różne tajemnice do odkrycia, lochy do zbadania, mm -hmm. różne plemiona, rasy, kultury, z którymi można nawiązywać kontakty handlowe, z którymi można wojować, które można w rozmaite Sposoby, co tylko gracze sobie wymyślą, wchodzić z nimi w interakcję. Mhm. I, yy, I taka karawana, którą podróżujemy, ona będzie miała swój główny cel, typ, misję, którą będzie, którą będzie próbowała wykonać, za którą będzie dostawała specjalnie punkty doświadczenia. Okej, okay, to powiedzmy, czy dobrze rozumiem, że będzie jakiś ogólny cel karawany, jakiś taki nadrzędny quest, który zawiera się w ogóle w tej podróży do Czarnego Miasta. Tak. Tak, jest taka tabelka, yy, gdzie jest właśnie można wylosować nadrzędny cel, yy, zalecany, żeby był jeden cel dla całej drużyny. Ale mm -hmm. jeśli ktoś jest wyjątkowo odważny i chciałby mieć niesnaski w drużynie i dwie osoby ciągnące w przeciwne strony, to można wylosować oczywiście osobne cele dla dwóch na przykład grupy osób, lub, lub dla każdej postaci z osobna. Okej, okay. i poza tym w podręczniku widziałem bardzo dużo tabelek do generowania losowych rzeczy od, no, wszystko, wszystko postacie, elementy pogody geografii i tym podobne chyba jeszcze perlokacje losowe tabelki tak, to jest to OSR pod tym względem pełną gębą, jest tu od groma tak. elementu losowego, mistrz gry też prowadząc tą grę będzie bardzo zaskoczony tym co się dzieje o, to obracie... właśnie było moje pytanie, czy dobrze rozumiem, czy dobrze rozumiem że mistrz gry generalnie przechodzi nieprzygotowany na sesję, bez scenariusza bez takich rzeczy i on sam odkrywa ten świat patrząc co tam się wylosuje może ewentualnie, czy nawet, może powinien przeczytać opis lokacji, do których gracze mogą dojechać na tej sesji? Tak, ja bym, ja bym polecał nawet raz przeczytać wszystko mistrzowi gry, który przyjdzie mu prowadzić Ultraviolet Grassland, bo to yy, da mu bardzo obraz świata, który jest mocno dziwny i nie mm -hmm. jest typowy. A potem rzeczywiście można usiąść do sesji z minimalnym prepem, Mhm. E, większość prepu jest po stronie graczy, bo to oni muszą zarządzać swoim karawanom i kombinować, co będą robić. I są gracze wrzuceni w piaskownice. Oni będą wymyślać, gdzie chcą podróżować, po co chcą podróżować, co będą chcieli robić, jak to będą chcieli robić. a ja, mistrz gry tak na dobrą sprawę, tylko w odpowiednich momentach sięga po odpowiednie tabelki. I mhm. tak jak zwróciłeś uwagę, rzeczywiście lokacje konkretne też mają swoje tabelki, więc tutaj yy, po dotarciu do każdego miejsca są pewne rzeczy, których mistrz gry w ogóle nie będzie wiedział i te lokacje będą się od siebie różnić, czy mhm. yy, będziemy do nich wracać, czy będziemy do nich podróżować po raz drugi, trzeci. To skoro jesteśmy przy lokacjach i świecie i tak dalej, bo to jest ważna część, tak? Bo faktycznie pół setting, pół, yy, pół system, lokacje, to jest jakaś połowa podręcznika. Tak. Chyba przynajmniej. Tak. No więc, czy jaki jest świat tego naszego ultrafioletowego pola trawiastego? Świat to jest takie szalone weird fantazji, które jak ja przeczytałem, jak oglądałem, to mi się strasznie kojarzyło z, z kreskówkami lat 80., dziwacznym fantazji autorstwa Hany Barbery, albo z jeszcze starszymi komiksami z 2000 AD, czy, czy heavy metal, które, które brały fantazji i robiło go zupełnie po bandzie, w takiej elektrometalowej estetyce. I, I trochę ten świat taki jest. Jest pełen zarówno magii, jak i zaawansowanych technologii. Są w nim dziwaczne rasy. Te nasze karawany to nie jest koniecznie karawana z mułami, ale to może być karawana na przykład dwukółek ciągniętych przez kościotrupy albo karawana, w której mamy ożywionego golema, który niesie wszystkie rzeczy, a reszta drużyny jedzie na około niego na dwunogich dziwacznych stworach. Albo wręcz pojazdy napędzane paliwem, też takim biomechaniczne, biomagiczne yy, urządzenia, które, które są wielokołowymi łazikami, które, które powoli sobie jadą przez, przez, te, przez te łąki, przez te ultrafioletowe łąki. Mhm. A czy można jechać zwykłym samochodem na zwykłe paliwo? Nic takiego tam nie znalazłem. Na niektórych ilustracjach wydaje się, że są kadilaki, takie z lat 70., ale mhm. też są podniesione w dziwaczności do, do jeden poziom wyżej, że nie są takie standardowe w tym wszystkim. Okej. Okay. Nawet jak w opisie pojawiają się w którymś momencie dune buggies, czyli takie łaziki do jeżdżenia po, po, po pustyniach czy, czy, czy po, po takich dzikich terenach, to są opisane, że są wykonane ze słomy, porcelany i tym podobnych rzeczy, więc nawet jeśli coś jest z nazwy dla nas znajomego, to mhm. wygląd ma odwrócony. Pytam, bo taka konwencja wszystko jest dziwne, różni się trochę od konwencji normalni ludzie w dziwnym świecie, mhm. Ym, że jednak na przykład gramy w miarę zwykłymi ludźmi, że i w baku jest benzyna pod nami. Ale wszystko wokół jest niesamowite. Ja ten podręcznik przeglądając miałem takie ciekawe wrażenie, bo ze współczesnych dzieł trochę mi się na sobę Adventure Time. Mm -hmm. Jakiś świat, w którym coś jest trochę nie tak. On jest fantastyczny i jest ciekawy. Jest taki proszący się o eksplorację i trochę fikuśny, nawet humorystyczny, ale jest to podszyte jakimś poczuciem powagi, nostalgii może pewnej. To może bardziej Adventure Time. Tutaj no, czytając same nazwy i ilustracje, coś intrygującego jest w tym świecie. On się jednak bierze na w miarę poważnie. O, to jest egzotyczny świat, ale niekoniecznie jest taki um, humorystycznie, śmiesznie losowy, no bo dziwność można zrobić na wiele sposobów. Więc tutaj jest... Polecałbym sobie przejrzeć ilustrację tego podręcznika, aczkolwiek chyba polecałbym tylko mistrzowi gry, bo to jest ten rodzaj podręcznika, który można sobie bardzo zespoilerować egzotykę tych miejsc, które można napotkać. Także ja nawet nie będę przytaczał chyba zbyt wielu przykładów. Um, jeśli ty chcesz jakieś dla zachęty, to proszę bardzo, ale ja się, ja się boję, żeby komuś nie popsuć to, to może zrobimy tylko i wyłącznie samymi nazwami, żeby, żeby nie zepsuć niczego za bardzo. Co do ilustracji, to bardzo bym zachęcał, do tego na pewno jeszcze wrócimy. Też pokazać graczom przynajmniej te ilustracje przy rozdziale z zasadami i stworzeniem postaci, bo one naprawdę robią niesamowity klimat tej gry. A jeśli chodzi o lokacje, do których gracze mogą trafić, to są tam takie dziwactwa, jak porcel porcelanowa Cytadela, most umarłych, las mięsa, czy kolos Trawy, trawowy kolos. Także jak to uruchamia waszą wyobraźnię, to może być to zdecydowanie dla was. Na mnie to działa i to bardzo. Więc, więc mi się to super czytało. Jeszcze chciałem się dowiedzieć o co chodzi w tych lokacjach. O, mi się kojarzy to z takim światem, w którym on jest egzotyczny dla widza, ale dla wszystkich mieszkających w nim osób jest to wszystko całkowicie normalne. Tak wyczuwam ten podręcznik i ja bym tak w to pewnie grał. Czyli przybywasz do tego, do porcelanowej cytadeli i ona nie jest dziwna dla wszystkich ludzi z tego świata. O, to jest chyba. Ten świat nie jest tak samo świadom swojej dziwności, że się ciągle z tego śmieje. Nie jest jakiś auto-świadomie auto ironiczny, nic takiego. To jest ta dziwność. A dodatkowo w niektórych recenzjach jeszcze mówiono o tym systemie, że on zaczyna swoją dziwność na poziomie 11 na 10, a mm -hmm. potem się robi tylko gorzej, bo rozpoczyna się przygodę w mieście, w tym Violet City, o którym wspominałem, które już samo z siebie jest dziwaczne, bo na przykład jest rządzone przez rasę telepatycznych kotów. I gracze też mają opcję grania telepatycznym kotem, bo czemu nie? Który ma swoje marionetki i ludzie wykonują jego polecenia. Jest to klimat, który tutaj jak najbardziej jest, więc w mieście, w którym rządzą telepatyczne koty i w którym można sobie kupić szkieletowego niewolnika, czyli kościotrupa zmarłego jakiegoś człowieka z tego miasta, który mm -hmm. będzie wykonywał nasze polecenia, a y, obok przejeżdża banda y, lokalnych przestępców na, na latających pojazdach, to to, to już jest świat, który, który z daleko wykracza poza to, co sobą pokazują na przykład dedeki okej, okay, ale ja bym na mojej sesji, ja poproszę koty telepatyczne poproszę poza drużyną może jakaś moja preferencja, problem pierwszego epizodu Star Wars, ganganie są spoko tylko nie jako główna postać która, z której perspektywy to widzimy tak mi się, ale to chyba do rozstrzygnięcia przy indywidualnym stole, stole. dokładnie tak, poza tym ja mam wrażenie czytając podręcznik że, że pan, pan Rejac jest wyjątkowym fanem kotów i to A, okay. bardzo widać w tym systemie, o czym za chwileczkę do tego przejdziemy, bo jak będziemy omawiać mechanika, to, to jest tu kilka takich bardzo ciekawych odwołań do kotów, więc, więc chyba, chyba jest fanem. Dobrze, no to przejdźmy do tej mechaniki w takim razie. Jak to, no, ja myślę, myślę o, czy słyszę o OSR, no to myślę, mało mechaniki. Czy to jest prawda? Nie do końca, dlatego że tutaj mamy dwie mechaniki. W tej wersji darmowej on mówi bierz dowolnego esera i już. Go with it, tak? Graj sobie tym ASR-em. Z kolei w wersji zaawansowanej używana jest mechanika, która się nazywa C-CAT, czyli Morski Kot. Eee. I to jest mechanika, która rzeczywiście jest jedną nogą bardzo mocno w asr ale jedną nogą jest współczesną mechaniką. I pod wieloma względami jest trochę skomplikowana. Według mnie czasem aż niepotrzebnie skomplikowana, więc, więc na pewno jest ciekawą mechaniką. Mhm. Ale ma swoje problemy, nie jest idealna. CCAT to jest taka wariacja na temat dedeków, gdzie, która nazwa swoją, działa od skrótu, od pierwszych liter sześciu współczynników, które są używane w tym systemie. I nie są to współczynniki standardowe z dedeków, zamiast tego mamy Strength, Endurance, Agility, co znamy tylko w innej kolejności, żeby ładnie się skracało, mhm. a potem mamy Karyzma, Aura and Thought. Czyli prawie DD, bo fot to jest prawie inteligencja, i Aura no to będzie zastępować mądrość. Więc tak, gdzie jest wyraźnie zostanie. jest napisane, że Aura to nie jest mądrość. Hmm. A charyzma jest cała strona poświęcona w, w, temu współczynnikowi w podręczniku. Dlatego, że nie jest to charyzma w rozumieniu naszym, tylko w rozumieniu greckim. Antyczno-greckim, czyli jest jakby. Okay. Wolą bogów i wpływem bogów na to, jak bogowie postrzegają twoją postać, jak twoja postać ma szczęście? Jak, jest, jak bardzo jest w czepku urodzona i co jest bardzo śmieszne w tym mm. systemie wiele rzutów w tabelach losowych wykonywanych przez graczy nie są czystymi rzutami są testami charyzmy więc jeśli sprawdzamy mm. Czy, mm. Czy, czy spotkało nas jakieś nieszczęście to nie rzucamy losowo tylko testujemy charyzmę do tego a okej okay. szanuję szanuję starodawne użycie słowa charyzma Jako osoba mająca do czynienia z, z charyzmatykami i tak dalej to zawsze powoduje konfuzję mm -hmm. o co chodzi i tak dalej. Spoko. To, to od czego jest aura w takim razie? To jest czysto pasywny współczynnik odpowiedzialny za yy, obronę i taką psychiczną żywotność. Więc jest tam wyraźnie napisane, że to nie jest mądrość z dedeków, bo postać, która ma bardzo wysoką aurę, ona może być niespostrzegawcza, może być tempa, może być... Tak. Y, y, po prostu jest bardzo odporna psychicznie. Czy jakaś i jakaś siła się woli, się nie coś takiego. Taka, siła, taka konkretnie siła woli, dokładnie tak. Dobra, czyli na przekonywanie kogoś będziemy rzucać na fot, czy po prostu nie będziemy rzucać, tylko po prostu mamy odgrywać przekonywanie? Y, będziemy rzucać to chyba na charyzmę. Także na są połączone na... ze sobą współczynniki. Także jednak, jednak. na charyzmę albo na fot, w zależności od sytuacji. Dobra. I tak, wartości od 0 do 5, czyli też. Aha, czyli trochę DND w pewnym sensie, bo po prostu to są te modyfikatory z DND, a nie ma tych często w DND już nieużywanych wartości bazowych 12, 13, ilekolwiek, tylko są od 0 do 5 już te używane w mechanice. Dokładnie tak. I, yy, I powiem więcej, bo zauważyłeś to, to są współczynniki od 0 do 5, nie ma współczynników o ujemnych wartościach, czyli nie ma sytuacji, że jesteśmy w czymś na minusie, współczynnik mhm. najniższa możliwa wartość to jest 0. Okej, okay. a w DND też w praktyce nie jesteśmy prawie nigdy na minusie, bo jeśli mamy coś na minusie to dlatego, że jesteśmy klasą, która tego nie potrzebuje, więc nie będziemy tego rzucać w drużynie, bo jest od tego ktoś inny, więc... Więc to jest tutaj już zupełnie świadomie wycięte, a to ma też znaczenie dlatego, że możemy otrzymywać rany we współczynniki, możemy otrzymywać obrażenia we współczynnik, więc teraz minusowy współczynnik nie ma możliwości, nie ma racji bytu, <grych> dlatego okay. że te rany po prostu spadają, spada nam współczynnik do zera. Czają. Czają, czają. O, rany we współczynniki to jest coś normalnego w tej grze, czy od święta? Normalnego. Tam nawet jest opcja gracza, że może zamiast przyjmować obrażenia, przyjąć ranę we współczynnik w pewnych wyjątkowych okay. sytuacjach. Okej, okay. ale poza tym jest coś takiego jak punkty życia, żywotność, life, tak? Tak, i w przeciwieństwie też do dedeków, żywotność w systemie c jest stała, nie losujemy jej w żaden sposób, jest stała dla każdej postaci, niezależnie od współczynników postaci, uzależniona mhm. tylko i wyłącznie od poziomu, na którym jesteś. Czyli postać na pierwszym poziomie będzie miała piątkę żywotności. Każda postać, chyba że mamy gramy przedstawicielem innej rasy. Bo są rasy, które są mniej lub bardziej żywotne. A okay. yy, maksymalny poziom, na którym będziemy, yy, to jest bodajże poziom 9, ma żywotności 44. I to też jest stałe dla wszystkich postaci. Podoba mi się ten polski akcent, a imię jego 44. <laughs> A dodatkowo jeszcze, co warto zaznaczyć, ta żywotność pomiędzy 5 a 44 to jest zawsze mhm. niezbyt wysoka żywotność. Także jest tutaj ten duch OSR-owy i jest bardzo mocna śmiertelność postaci, bo są tu bronie, które zadają 2K10 obrażeń, są tu bronie, które zadają 3K6 obrażeń, więc, więc żywotność nawet na poziomie 44 może się okazać, że jesteśmy na dwa fartowne trafienia. Czaju, czają I duch OSR także widzę w bazowym rzucie, ponieważ 20 będziemy rzucać tutaj standardowo, tak, dlatego, że tu dodajemy współczynnik, dodajemy modyfikator z umiejętności, bo mamy tutaj umiejętności, rzeczywiście są, mm -hmm. i rzucamy przeciwko poziomowi trudności. Poziom trudności jest raczej stały. Więc dosyć łatwo jest ten system sobie, całą przygodę przerobić na przykład na piątą edycję dedeków, gdyby ktoś chciał, bo poziom trudności jest 11 dla przeciętnego rzutu, a 19 dla praktycznie niewykonalnego, więc, więc to można bardzo łatwo, bardzo łatwo sobie przełożyć właśnie na przykład na dedeki piątą edycję, bo przy trzeciej edycji może, trzeba by mocno pokombinować z, z, z poziomami trudności. Warto dodać jeszcze, że umiejętności mają też stały bonus uzależniony od poziomu. To jest bonus od plus 1 do plus 4, ale możemy wybrać jedną umiejętność dwukrotnie i wtedy ten bonus nam się podwaja. Okej, okay. Czaję, Lista umiejętności była dość zabawna, z tego co widziałem. Jeśli wybierasz losuje, czy i to, i to? Tam chyba losowanie jest opcjonalne, jeśli ktoś nie ma pomysłu. I może wtedy wylosować parzenie kawy, tak. Albo głaskanie kotów, tak. Obok umiejętności takich jak chirurgia, taktyka albo aptekarstwo. Z takich, co brzmią standardowo przydatnie. Tak, są dziwne zestawy umiejętności. Rzeczywiście m, nawet jest tam zapisane w podręczniku, że te umiejętności raczej mają być wąskie. Mają się rzadko przydawać, y, mają być sytuacyjne. Dobra, czaję. A kości, bo tutaj bazowa kośka 20, ale system używa także... Dziwnych kości, na przykład K40. Podręcznik sam pisze, że po prostu użyjcie generatorów z internetu. Więc ewidentnie system czasów współczesnych, który już zakłada, że wszyscy mają smartfony w ręku. Aha, albo kreatywnie użyjcie kości, czyli jakieś K4 i K10 i mnożenie i dodawanie. No tak, tych tabelek, bo te tabelki głównie chyba lasowe wykorzystują. Właśnie. Tak, tak. Potem są K14, K15, K40, różne bardzo zestawy. W sumie to nawet teraz myślę, pasuje nawet do systemu UVG. Chcesz, żeby podręcznik do UVG był trochę dziwny, jeśli ten świat jest taki dziwny. Dokładnie. Dziwność tak. musi się wylać. Um, Okej, okay. kości Heroics. Tak, tak, warto o nich wspomnieć, bo. Tak jak w DDK mamy advantage i disadvantage, czy przewagę tam, czy, 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 czy przeszkodę, mhm. gdzie możemy, jak mamy przewagę, to rzucamy 2K-20 i wybieramy wyższy wynik. Ale oprócz tego, nasza postać może zdobywać kości heroizmu. I to są specjalne kaszustki, które dają bardzo potężne efekty. Mianowicie możemy sobie poświęcić taką kostkę, porzucie, mhm. żeby o tyle rzucamy wtedy kaszustką i o tyle, ile nam wypadnie, przestawiamy kostkę inną. Przestawiamy jej ścianki. Co jest ważne, mm, gdzie mm. 20 na przykład jest krytycznym trafieniem. A, okay. Co jest ważne, bo niektóre bronie zadają obrażenia, yy, które eksplodują, więc jak wyrzucimy maksymalny wynik, to przerzucamy i rzucamy dalej. A tutaj mamy możliwość manipulowania ściankami na kości. Ewentualnie możemy poświęcać kość Heroik przed rzutem, rzucamy kaszustką i tyle, ile nam wypadnie, tyle dostajemy dodatkowych K20 w teście. Więc jak o, nam wypadnie 4, to bierzemy sobie dodatkowe, tak jakby cztery advantage, bierzemy 5K20 rzucami i wybieramy najwyższy wynik. Okej. Okay. Czyli generalnie te kości Heroic są naprawdę mocne. Bardzo mocne. To nawet mi się podoba, bo dużo systemów ma jakieś specjalne punkty. Jak wykonasz heroiczne zadanie i tak dalej, dostajesz kość mocy. Kość mocy pozwala ci dodać plus jeden do dowolnego testu albo coś takiego, no, przerzucić test, który ci się nie udał. Tak spoko, znaczy spoko, ale to nie brzmi jak dużo, a tutaj. To brzmi jak coś przegiętego i chyba to szanuję domyślnie bardziej. Z fajnych rzeczy jeszcze co do mechaniki, warto, warto wspomnieć, jest jeszcze postacie mogą, mają poziomy zmęczenia, mogą być zmęczone, to jest stopniowe osłabienie, bardzo szybko postacie stają się nieprzydatne do niczego z poziomów zmęczenia, więc trzeba na to uważać. Mhm. I z ciekawych zupełnie rzeczy w mechanikę jest wpisane to, że postacie będą posiadały zwierzaka. Wszyscy muszą, czy nie muszą? Jest to oczywiście opcja, ale jest na to miejsce na karcie postaci, i autor pisze, że każdy lubi mieć swoje zwierzę w trakcie a. podróży, więc tak, bycie fanem kotów chyba zobowiązuje. Y... Czy koty są dwa razy lepsze od wszystkich innych możliwych zwierząt? Są inteligentną rasą, która jest telepatyczna, więc chyba tak. A, <laughs> okay. a, a zwierzaki, te PETS, które posiadamy, Będziemy hmm. mogli rozwijać yy, i naszego zwierzaka rozwijamy poprzez oddawanie mu naszych pedeków. Czyli jak dostajemy 300 pedeków, możemy powiedzieć, OK, to ja nie chcę tych 300, niech 300 dostanie mój zwierzak, bo dzięki temu na przykład wbije poziom. Więc nasza postać jest słabsza, ale dzięki temu nasz zwierzak jest silniejszy. Specjalne typy zwierzaków, tutaj czytam w notatkach. Tak, tak, bo jest cała tabelka duża, która, yy, która opisuje, yy, jakie są różne typy zwierząt, które możemy posiadać. Zwierzak Basista, dobrze rozumiem? Nie, nie, to za chwilę to, po, to o czym mówisz, to nie to A... jest w ogóle jeszcze zupełnie co innego. A pomyliło mi się, bo, mhm. bo kotem jest nazywany mistrz gry, tak? Dokładnie tak. Pomyliłem jest... kota peta od kota mistrza gry, no jak mogłem. Tak, mistrz gry jest kotem w tym systemie, także i to jest ten moment, kiedy stwierdziłem, że pan Reyes uwielbia koty i musi być ich wielkim fanem. I, I mistrz gry ma tu swoją specjalną zdolność, którą też losuje na początku kampanii i informuje o niej swoich graczy. I taką zdolnością może być, na przykład, zdolność, która się nazywa basista, bass player, i wtedy, jak jakiś gracz będzie operował muzyką na sesji, to będzie dostawał za to expa a Mistrz Gry ma zakaz wybierania piosenek. A. Mhm. Albo y, zdolność, która nazywa się Cater D, czy, czyli jako szefa sali, prawda, tylko Mater D, nazywane Scottem, która daje, y, Mistrz Gry wtedy daje graczom punkty doświadczenia, jeśli sprzątali po sesji, pomogli pozmywać, pomogli pospierać ze stołu i tym podobne. Szanuję, nie mogę nie szanować. No, to jest jakiś temat, to jest w RPG'ach trochę może jeszcze niewyeksplorowany, zbyt dobrze. Nagradzanie za dobre praktyki praktyki poza poza grą. Tam są oczywiście też nie tylko zdolności dające PDK, ale też zdolności mające bezpośredni wpływ na grę. Jeśli rzucimy, bo ogólnie w tym systemie im więcej rzucisz, tym lepiej, prawda? jeśli mhm. w tej tabelce rzucimy dwudziestkę, to stajemy się cut, de cat po prostu z dużej litery. W kat, nie po prostu kotem, który daje dziewięć żyć i, i może graczy ratować przed śmiercią. Dobra, to co? Może jeszcze mechanika podróży? Skoro to jest gra o podróżowaniu? Tak, tak, warto o tym wspomnieć. Jest mapa na cztery kartki A4, przynajmniej chyba w podręczniku. Dokładnie, mapa jest ogromna. I mapa jest taka podłużna, prawda? Czyli to nie są cztery kartki A4 ułożone w kwadrat, tylko przyklejane jedna pod drugą, bo to jest rzeczywiście długa wyprawa. I mechanika podróży wpisuje się w tą długość, dlatego że jest ona podzielona na etapy podróży, gdzie każdy etap to jest tydzień. I to jest najmniejszy dystans, jakim będą dzieliły się od siebie dwie lokacje. To jest jeden tydzień. I po tym tygodniu, w trakcie tego tygodnia, jest pewna struktura, którą trzeba pokonać. Czyli najpierw gracze e, zużywają zasoby, trzeba się nakarmić, zużyć paliwo do pojazdów i tym podobne. Potem jedna postać, i to jest, e, nie może być dwa razy pod rząd ta sama postać to musi po kolei każda osoba z drużyny testuje charyzmę, czy nie pojawiły się jakieś misfortunes, jakieś złe przygody. Mhm. Potem jest sprawdzane, czy pojawiają się jakieś spotkania losowe w trakcie tej podróży, a następnie, bezpośrednio przed dotarciem na miejsce, sprawdza się Discoveries, odkrycie, małe miejsca do zbadania, które są kilka dni od naszego celu. I to tworzy od razu nie tylko miejsce do zbadania, ale to tworzy po dotarciu do każdego miejsca taką siatkę dodatkowych lokacji z tego miejsca, które gracze mogą chcieć zbadać. I to mhm. są miejsca, które się znajdują tam dzień, dwa od, od naszego y, obecnego celu podróży, a ich zbadanie zawsze daje jakąś nagrodę też w punktach doświadczenia. Czyli są zawsze jakieś te incentives, te takie nagrody dla graczy za, za badanie, za niespieszenie się, za wędrowanie i poznawanie tego świata. I ogólnie jest też coś takiego, że się wraca na tej mapie, że jakby to nie jest tylko, bo jedną z inspiracji tej gry jest podobno Oregon Trail. Nie wiem, czy inspiracją, czy do niej po prostu gra została porównana, ale to jest stara gra komputerowa, chyba przede wszystkim, chociaż pewnie jest jakaś gra planszowa wcześniej, na której to było bazowane, ale gra, w której no generalnie jedzie się ciągle na zachód. I podróż jest zawsze na zachód, jest raczej liniowa, ewentualnie ma jakieś odnogi lewo-prawo. Ale tutaj jest chyba więcej tego, tak? Wracania, kluczenia. Tak, dokładnie. Bardziej jest ta mapa traktowana jako sandbox, jako ta piaskownica, żeby gracze się tą mapą też bawili. Ponieważ hmm. gra może mieć mocny nacisk na handel, no to mhm. też jest tutaj możliwość podróżowania pomiędzy lokacjami, sprzedawania rzeczy, zdobywania większej ilości pieniędzy, ulepszania swojego ekwipunku. I jest to nawet wpisane też trochę w mechanikę, gdzie pan Rejec stworzył taką opcję, że w momencie, kiedy gracze znajdą idealne dwa punkty, pomiędzy którymi wędrówka daje tylko korzyści, zawsze wychodzą na plus. To yy, wpisać im to w stałą, yy, że część karawany zostaje i zaczyna podróżować i zarabiać w ten sposób na siebie. Gracze mają z tego stały dochód, a mogą podróżować dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, będziemy zmierzać do czarnego miasta. Tak, dokładnie. To jest nasz cel naszej wyprawy. Główny quest jest związany z czarnym miastem. To jest jakiś tam finał, do którego chcemy, chcemy z różnych rozmaitych, często losowych, po stabelki losowej, podwodów dotrzeć. Dobre. Czym jest Czarne Miasto? To chyba najlepiej będzie ten temat pominąć na rzucie oka. Do odkrycia w grze. Nie chcemy opisywać konkretnych lokacji, bo to za dużo zabierze przyjemności zgrania w UVG. Podręcznik w takim razie, jak wygląda. Jest on ciekawy. Ja tym systemem nie byłem super zainteresowany, jak zobaczyłem pierwsze grafiki okładek, które pojawiły się w internecie, głównie chyba jak Tigla ogłosił, ogłosił premierę. Ale przeglądanie podręcznika już jako takiego mnie od, od zachęciło do tego systemu całkiem mocno, aż się zdziwiłem. On ma chyba dla mnie to, czego mógłbym chcieć od OSR-ów, ten zew przygody i eksplorację w fajny sposób, i ilustracje chyba budują to przede wszystkim we mnie w tym podręczniku, które są. No, ciekawe, bo to jest jakiś taki komiksowy styl, trochę, trochę niedokładny, to co prawie że szkice. Tak by można spojrzeć, kolorowane, kolorowane czasem tak, jakbyśmy tego się spodziewali po jakimś komiksie. Ta technika wygląda na taką właśnie bardzo komiksową. To ty, ty chyba porównałeś do komiksu? Mhm. Tak, tak, bo to mi się właśnie kojarzy z, z komiksami. E, takie proste te rysunki są niektóre, a niektóre są bardzo dokładne. No, mi się to okropnie podoba. To we mnie uderzyło w konkretne jakieś struny u mnie i, i stwierdziłem, o rany, jakie to fajne, jak ja bym w te, w, chciał sobie w to zagrać. Mhm. I teraz jak patrzę, tych ilustracji w ogóle jest dużo. tak. Po prostu średnio pod, pod jedną, dwie na stronę, wręcz. Więc to ja dodam w takim wypadku jeszcze kolejną ciekawostkę odnośnie systemu. System zaczął powstawać w roku 2014. I pierwsze ilustracje hmm. to był 2014, więc około 6 lat powstawał UVG i powstawały ilustracje do niego. Gdzie oczywiście w międzyczasie w międzyczasie autor tworzył inne rzeczy, też uczestniczył i ilustrował inne projekty. No i będzie polskie wydanie. Tak. Za jakiś czas. A jaka twoja opinia, ogólna opinia o podręczniku? Tak Całościowo? Całościowo, w skali tak szkolnej od 1 do 5 dałbym mu 5 minus. Mi się bardzo podoba, dla mnie jest przejrzysty, ja widzę gdzie co jest. Mhm. Minus jest dla mnie za. Zasady w pełnym podręczniku są momentami źle umiejscowione. Jest problem ze znalezieniem niektórych zasad. Na pewno, jak się w niego pogra po trzeciej, czwartej sesji, to zniknie zupełnie, ale mhm. dla... przy pierwszym czytaniu jest to okropnie kłopotliwe. I, I stąd jest to tylko minus, a nie jakieś obniżenie oceny, bo wiem, że to jest gra, która służy do grania kampanijnego, nie, nie jednostrzałów. Więc mhm. to i tak zagramy w nią dwie, trzy sesje i ten problem się rozmyje, już nie będzie tego problemu. Ewentualnie dla graczy, którzy chcą, żeby tego problemu za bardzo nie było, z szukaniem zasad, gdzie co jest, UVG ma rewelacyjny ekran mistrza gry w którym są po prostu wykresami zrobione, co po kolei następuje, w jakim momencie, jak działają konkretne mechaniki i, i tak mhm. na dobrą sprawę można nie, można nie czytać mechaniki z podręcznika za bardzo, bo, bo, bo ekran mistrza gry za to wystarczy. To by miało sens, bo faktycznie tej mechaniki, znaczy, trochę jej jest i wydaje się właśnie rozrzucona po nie super intuicyjnych miejscach i nie wszystko, nie wszystko w jednym, ale dobra, okej, okay, to widzę, widzę opcję, że to pytanie, czy się należy ten minus tej piątce, tej piątce w takim razie, skoro jest do tego ekran Mistrza Gry. Wiem. Teoretycznie tak, no ale nie wiem, czy ekran Mistrza Gry jest, do, jest od razu dodawany w zestawie z podręcznikiem i jeśli będzie wydawany w Polsce jako dodatkowo płatny, no mhm. to ten minus według mnie jak najbardziej się należy, bo, bo jest dodatkowym produktem, który trzeba kupić, żeby mieć łatwiejsze obeznanie zasad, więc, więc minus jak diabli. Dobrze, dla kogo jest UVG, ultrafioletowe Trawopola. Według mnie, y, dla mnie jest dla każdego, kto na pewno chce wędrować, odkrywać dziwaczne miejsca, y, miło wspomina właśnie takie komiksy, o których wspominałem, chce pograć w świecie Weird. No, i chcę pozarządzać sobie karawaną, bo to jest bardzo fajny aspekt tej gry, którego, którego według mnie nie można ominąć. A yy, sądzę, że też ludzie grający na przykład w piątą edycję Dedeków mogliby spróbować takiego dziwacznego settingu do Dedeków. On byłby mhm. nawet łatwy do konwersji, gdybyśmy nie chcieli rezygnować z mechaniki, bo, bo setting jest tego warty. Jest według mnie bardzo interesujący. I to w taką mhm. dziwność trochę uderzającą w takie struny, na przykład jak Numenera. Mhm. Także. Także sądzę, że, że, że mogliby znaleźć tam coś dla siebie w tym systemie. Ja, czytając podręcznik, mam w głowie taką kampanię, w którą mógłbym chcieć zagrać. Tylko to koniecznie musiałoby być robione trochę bardziej na poważnie z to, tą dziwnością, bo można pójść właśnie w kilka kierunków. Także raczej na poważnie z zastawieniem na klimat, bo to jest fajne, że jest kilka charakterystycznych lokacji i tam wjeżdżasz, i na sesji leci wtedy w tle klimatyczna muzyka do tego miejsca, która jest trochę dziwna. Może jakiś synthwave, może jakiś jakieś powolne brzdękanie na gitarze, może jakieś ambienty, jakaś dziwna kombinacja tego wszystkiego i sesja na fajne poczucie klimatu i może wydobycie tej strony OSR-ów, bo myślę o tym jako o systemie OSR-owym przede wszystkim. O tak, tak, a ja gdzieś czytałem, że ten system jest opisywany jako system metalowy, więc może jakiś glam rock do tego, czy, czy tego typu muzyki też by się nadały. Czuję, czuję, że jest tu pewne spektrum interpretacji, jakby się chciało to pociągnąć, i od tego sporo zależy, ale widzę się w tym spektrum gdzieś. Nie na całym spektrum, ale gdzieś w tym spektrum. Więc, spoko, więc może, jest to system dla osób, które nie próbowały jeszcze OSR-ów, a widzą właśnie potencjał tej prawdziwej przygody eksploracji i egzotyki świata przedstawionego. Że to nie jest ten standardowy świat fantazy. Z DD, który jest światem fantazy w tak standardowy sposób, że już nie różni się specjalnie od warzywniaka pod blokiem w swojej standardowości, ale który jednocześnie nie jest światem na siłę egzotycznym tylko po to, żeby był, tylko jest tam jakaś spójność. To wszystko z mojego rzutu oka krótkiego na podręcznik, jeszcze nie grałem. Czyli co? Możemy polecić? Na tyle, na ile rzut oka na podręcznik pozwala, bez grania oczywiście. Ja polecam, że to jest system, którym warto się zainteresować, jak to nazwa naszej serii mówi, tak. Tak, zdecydowanie warto. Rzućcie okiem. Jeśli angielski nie jest dla was problemem, spróbujcie ściągnąć sobie tą wersję darmową. Zobaczcie, czy to jest klimat, który do was przemawia. Bo właśnie do mnie przemówił pełną gębą i jest to jedna z, z gier, które bardzo chcę wykroić sobie czas w moim kalendarzu, żeby ją poprowadzić, żeby kampanię mhm. w WVG poprowadzić. Okay. Więc według mnie warto. To teraz mamy problem, bo mamy pozytywną opinię. Gdyby była negatywna, to byśmy obalili zarzuty o nepotyzm i tutaj współpracę z wydawcą tuletornu, a mamy pozytywną opinię, także nie wiem, czy nasi widzowie nam uwierzą w obiektywizm. Czy Jakub Gryca, nasz patron, losowo wybrany nam wybaczy? Czy, czy wybaczy? Nawet nie wybaczy, nie zrobiliśmy nic złego, ale czy uwierzy nam w to, że nasza opinia była obiektywna? Mamy na Może tego. dowiemy się od Jakuba Grycy. Tak. A póki co bardzo dziękujemy za, za wysłuchanie naszego, naszego rzutu okiem, dosyć długiego, wyjątkowo. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, zapraszamy na nasz Discord, gdzie toczą się bardzo fajne dyskusje na temat, tematy RPGowe. No mhm. i oczywiście zapraszamy na Patronaita. Miło nam będzie, jeśli nas wspierzecie. Tak, sprzecie. Bez przecie. Tak. tak. Napiszcie nam w komentarzach, czy nam wierzycie, czy nie. Dokładnie tak. Po przyjrzeniu systemu też na własne oczy. Do zob zobaczenia. Usłyszenia. Hej. Do usłyszenia. hej!